Yeah. Hello, everybody. First of all, I would like to say that it was a really, really top six league quality game, where I think, especially in the second half, we saw huge improvement in our defense, and I think Turner completed the game in our way. We did very, very tough, and that's as I can say it's fantastic defense. We get only 29 points, and if we don't count last 4 points from free throws, what home team scored when everything was a finish, that is impressive. I would like to say and to mention great job of my team, who practically all last week prepared very well for this game, and we showed that we have potential and quality. I can understand that in some games till now we play with ups and downs, but what is the most important, we believe in ourselves, our dress room, our team believe in ourselves, and we will continue being this way. One more time, thank you to all supporters who come from Zelenogora, and also thank you for all home supporters who was very correct, like always, here in Skoržalec. We wish all the best to opening team till end of the season, and we wish that we will maybe meet one more time, of course, in our gym, but maybe later even in playoff. A lot of run for both teams is in front, but one more time we play very, very good, especially defensive game, and completely deserve to win this game. Thank you. Tak, w jakim skrócie. Trener powiedział, że to jest mecz na najwyższej jakości. To taki typowy mecz, który się odbywa w szóstkach. Naprawdę chciałbym podziękować swojej drużynie, bo to, że zaczęli źle, nie znaczy, że są tą drużyną. Oni ciągle w siebie wierzą, pomimo tego, że czasami grają gorzej, czasami lepiej. W drugiej drużynie pokazali fantastyczną obronę, potrafili się skoncentrować, potrafili pokazać swój charakter. Na pewno to wpłynęło na styl gry. Trener, żeby też podziękować swoim kibicom, którzy dzielnie z nimi jeżdżą, wspierają ich w każdym momencie. I mam nadzieję, dziękuję też oczywiście organizatorom drużynie przeciwnej. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz nie tylko w Zielonej Górze, ale również w rundzie play-off tutaj z Zielonej. Tyle komentarza trenera Michała Walina. Teraz oddajemy mikrofon i głos jest z nami Oliver Stewicz. Hello to everybody from my side also. Like a coach mentioned, it was one really, really good game. It was a very quality game, a lot of emotions, a lot of energy that both teams put on the court. Turok have a great opening of the game, especially the first quarter, but from minute to minute until the last, like coach said, the last second, we fight and make step by step and getting closer and closer to cut the lead from the Turok. You know, in a game like this, when you put so much emotions and so much energy, then you know, positive results have to come. Sometimes doesn't, but usually positive results have to come and have to show. And I'm really, really happy that we won this game. That we won this game. And like coach said, I would also like to thank our fans and to our teammates and coaching staff for this great game and very important win. Thank you. Witam wszystkich. Tak jak trener powiedział, zgadzam się z tym wszystkim, że to był naprawdę wspaniały mecz, pełen walki, pełen emocji. Turów miał naprawdę świetną pierwszą partę, naprawdę dobrze z niej zagrał. My krok po kroku odrabialiśmy swoje straty, dochodziliśmy do nich i czasami to nie przynosiło efektów. W tym meczu nam się udało, pracowaliśmy ciężko przez ostatni tydzień, przygotowaliśmy się do tego meczu i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że go wygraliśmy. Chciałbym również podziękować swoim moim panom, panom moich dwóch zespołów, którzy tutaj przyjechali. Thank you. First, I want to congratulate my team. They fight like they can in this moment, but like everybody saw, that is not enough. Today we play against strong Sternberg, who is probably first candidate to take Polish championship. Chciałbym podziękować mojej drużynie za walkę, za wolę walki przede wszystkim. Czasami na tym, który w mojej opinii jest pierwszy kandydatem do mistrzostwa. Everybody was nervous because everybody expected Turok can play against everybody here and that his team who should be even play at home favorite. But against Sternberg, against Treffel, don't resist favorite. Wszyscy brali nas za faworytów tego meczu, bo możemy przecież grać bardzo dobrze i gramy u siebie w domu, ale przecież po takim drużynie jak Sternberg i Treffel nie ma faworytów. 18 turnovers. And 6 rebounds less than opponents, for sure.
make decision who today has who will be will take who will be winner today. Statystyki pokazują dokładnie to, po statystykach możemy zobaczyć tak naprawdę, kto miałby zwycięstwo tego meczu. So we continue work and believe. And probably we will surprise somebody somewhere, so we will see. We have still how many games? Six? Six. Five. Super five. So still we share first position, but we will see again. Everything is open. Superliga is difficult competition, very difficult. So who will have more patience to the end, that team will be lucky in the end. Thank you very much. Przed nami jeszcze pięć meczów w tej fazie i myślę, jak wierzymy, to oczywiście będziemy to pracować i zaskoczymy jeszcze nie raz. Te rozgrywki mające do siebie są specyficzne, naprawdę jest w nich ciężko wygrywać, ciężko coś przewidzieć. Myślę, że naprawdę zmianą jest ten, kto ma najwięcej cierpliwości przy samym końcu. Tyle trener Miodora Grajkowicz, że oddajemy głos. Kapitan TG Turowa Zgorzelec, Michał Wyliński. Dzień dobry. Najpierw gratulacje przede wszystkim dla Stanowy, że na górę za dzisiejszy mecz. No, co ja mogę powiedzieć? Na pewno w drugiej połowie byliśmy dzisiaj słabszą drużyną. Szczególnie w czwartej kwarcie parę niepotrzebnych strat i drużyna z Zielonej Góry mogła prowadzić proste kontrataki, z czego zdobywali punkty i można powiedzieć, że trochę nam to podcięło skrzydło. No nic, gramy dalej. Jeszcze dużo grania, także na pewno jeszcze nie jeden mecz wygramy, także potem play-offy i wtedy zobaczymy, kto będzie górą tak naprawdę. Także ja bym chciał w imieniu drużyny też złożyć wszystkim kibicom wesołych świąt i szczęśliwego jajka także. Obydzieli te święta z rodziną i z grobem, także dziękuję bardzo.